Bogusława Chwieruc z poezją związana jest od ponad 6 lat. Zadebiutowała w 2013 roku tomikiem Babski Comber i do dziś ma na swoim koncie 5 wydawnictw. Właśnie 2 najnowsze z nich promowała w ubiegłym tygodniu w Starej Kotłowni. Dziś będziemy świętować dwa tomiki, to jest Śladami Jezusa i Chaos, zbiór miniatur. Zarówno Chaos, jak i Śladami Jezusa ukazały się na początku roku nakładem wydawnictwa autorskiego Magdalena Kapuścińska. Jak podkreśla autorka, choć oba tomiki powstawały równolegle, są od siebie bardzo różne. Mogę powiedzieć, że to są bliźniaki, tylko chodzi o to, że te bliźniaki są dwujajowe, więc Chaos to jest zbiór miniatur. To jest taka esencja wiersza. W zasadzie powinno się jego czytać w zaciszu domowym i tak go powoli rozpuszczać. Do tego projektu zaprosiłam znanego krakowskiego malarza, surrealistę Romuald Kułakowski, który chętnie przystał na tą propozycję. Było to dla niego też nowe doświadczenie. Drugi z promowanych tomików to religijny zbiór Śladami Jezusa, składający się z dwóch części. Pierwsza część opowiada o Jezusie cierpiącym. Można powiedzieć, że to jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Druga część składa się z takich miniatur religijnych, które w zasadzie mówią, co to jest wiara, miłość i nadzieja. Podczas wieczoru poetyckiego autorka sporo opowiedziała o okolicznościach ich powstania, a także zaprezentowała nieco ze swojej najnowszej twórczości. Jesteś za daleko, pomiędzy sekundą, o której myślę, że jest jedyną. Między pogodą, którą zepsuł dzień, kurczą się myśli. Myśli o tobie. Uśmiechem, który jest twoim, moim, jesteś daleko o jedno słowo. Obecnie Bogusława Chwieruc pracuje nad romansem zatytułowanym Alicja i Waldemar. Już zaczęłam od pół roku pisać, takie odcinki rzucać na Facebooka. Bardzo się to spodobało i dlatego postanowiłam, że będę kontynuować. Pytają się osoby, czy będzie wersja papierowa, więc pewnie do tego też się zmobilizuję, żeby pokazać, że nie tylko samymi wierszami żyję, ale też mogę napisać jakieś opowiadanie. W czasie spotkania z poezją Bogusławy Chwieruc wystąpiła pianistka Agata Borkowska, a oprawę muzyczną do wieczoru przygotowali Urszula i Tadeusz Siarczyńscy. Wsłuchani w stukot ciepłego serca, miarą oddechu łykamy miłość, miłosnym oddechem słońca. Wsłuchani w stukot pociągu na szynach, miarą jesieni pragniemy tak zostać do końca.